proszę o ciszę. Nie słyszeliśmy nawet tego. Zostało bo nie chcemy! Nie chcemy! Odznaczenie. Dobrze, że Mazowiecki nie przyszedł, bo trzymał jeszcze. Proszę o zachowanie spokoju. A po co on tu przyszedł? Będą teraz następne słowa podziękowania. Następni przedstawiciele będą się zwracać. Bardzo proszę o to, byśmy w ciszy i w skupieniu towarzyszyli. Jeszcze może Nyć będzie występował. Wszyscy bracia i siostry, kochana żono świętej pamięci, panie profesorze i synu Filipie. To jest bardzo trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Tu nawet myśli nie nadążają. Chciałbym w imieniu bardzo wielu słuchaczy, którzy do nas zwracają się w ostatnich dniach, telewidzów, współpracowników z Polski, z Polonii, w sposób bardzo nieudolny podziękować. Również w imieniu dyrektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego, który tu jest obecny w naszej uczelni młodej. Kochani, myśląc o panu profesorze, z tych wszystkich kontaktów, z tych rozmów, mi się ciągle przebija jedno słowo – Wiktoria. To ciągle się przebijało. Mówił o Wiktorii, o pięknych Wiktoriach Polaków i o tych Wiktoriach, o których nigdy nie mówił. Pokazywał je. Myśmy już zapomnieli, bo o nich nam nie mówili. Pokazywanie Wiktorii. Wiktorii polskich, pięknych polskich, tych wypływających z krzyża i z orła. Tych z wierności pięknemu Lwowowi, ale i Polsce. Semper Fidelis. Zawsze, gdy spotykaliśmy się, przychodził z jakąś pozycję i mówił o tym. Rozmawialiśmy nieraz godzinami w radiu, w uczelni. Było niesamowite. Wiktoria, zwycięstwo jest nam zadane. I to jest droga do świętości. Ciągle zwyciężać w zjednoczeniu z Chrystusem, z wszystkimi świętymi, z wszystkimi bohaterami. To jest niezwykle wzruszające stać na tym miejscu, w Warszawie. W tej archikatedrze, o której on mówił, archikatedra Rzeczpospolitej. Tu wszystkie kamienie mówię. Tu powietrze mówię. Tu mówi historia nasza. Ta Polska z błędami, ale i ta wspaniała historia tylu świętych bohaterów.
świat, politycy przemilczeli. To jest tylko maleńkie muzeum przy katedrze, o które tak walczył, któremu tak niszczyli, oby nie zniszczyli, nie dopuścił. Nie pamięta własnej przeszłości, nie ma przyszłości. I nie zrealizujemy marzeń wielu Polaków i Jana Pawła II, byśmy ponieśli prawdę i miłość w świat, w Europę, jeżeli nie będziemy pamiętali przeszłości. Dziękujemy, panie profesorze, za to, że pan uczył tej przeszłości młodzież. Że pan nas uczył za wszystkie wykłady w radiu, w telewizji, w uczelni. Dzięki panu i wielu podobne do pana te media, które nas są niszowe dla ludzi starych, chorych, upośledzonych, stuknięty, nawiedzony. Te media stały się wielkim uniwersytetem. Za to, że kształtujecie nasze intelekty, kształtujecie nasze serca, żebyśmy mieli charaktery właściwie ukształtowane. I kochani, jeszcze jedno. Tak bardzo osobiście, pan profesor za każdym razem, jak żeśmy się rozstawali, mówił do mnie, proszę wybaczyć, że to powiem, ale na koniec mówił, jego ojciec uważa na siebie. Chciałbym powiedzieć, siostry i bracia, Polacy, rodacy, dzisiaj przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Jesteśmy ochrzczeni. Wyrośliśmy na Chrystusie. Uważajmy na siebie, żebyśmy prawdę poszukiwali w miłości, a miłości w prawdzie. I żebyśmy się nie bali. Żebyśmy tak marzy o tym, żeby w Polsce skończyło się to judzenie Polaka przeciwko Polakowi. To jest strasznie bolesne. Mówię celowo tutaj. To jest niesamowite. To vivde liber. Żeby to się skończyło. Żeby się skończył ten marksizm czy diabelstwo. Bo to jest diabelstwo. Żebyśmy rozmawiali ze sobą. Bo przed nami wielkie zadanie. Niech Polska zwycięża. Panie profesorze, jeden z profesorów powiedział mi, kto będzie nas uczył historii? Oby ty módl się i módlcie się wszyscy święci nasi. Módlcie się Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim, żebyśmy wszyscy nawzajem się uczyli w miłości i prawdzie, żebyśmy wszyscy się przebudzili z tego letargu. Obudź się, Polsko, do miłości. Do miłości, do prawdy. Nie dajmy nigdy uśpić prawdy i miłości. Bóg zabrać. Prosimy się cofnąć. Thank you.
Paweł. Przepraszam bardzo.
Ksiądz Polkowicz. Proszę księdza. Nie chodzi pan po górach. Proszę. Nie chodzi. Ja nie...